na bilans twojego rywala? O, oczywiście, no wiadomo, był to mój debiut, także nie mógłbym od razu gdzieś tam szarży zacząć. Trzeba było delikatnie, ostrożnie zobaczyć, jak się powoli wejść w ten boks zawodowy. Także cieszę się, że tak się udało wygrać moją pierwszą walkę przy tak znakomitej publiczności, jaka tutaj jest w Kielcach u mnie w mieście. Za ten wspaniały doping, za który bardzo dziękuję. No, cieszę się jeszcze raz bardzo, że mogłem wystąpić przed własną publicznością, tutaj pierwszą walkę stoczyć. A teraz co? No myślę, że prezesi otwiera się droga, żeby zacząć poważny zawodowy boks. No właśnie, jak ty widzisz swoją przyszłość? No bo teraz przepisy pozwalają na to, żeby łączyć ten boks zawodowy z olimpijskim. Czy ty jeszcze myślisz o tym olimpijskim boksie, czy już w pełni chcesz się skupić na zawodostwie? Nie, oczywiście. Boks olimpijski na razie jeszcze jest dla mnie najważniejszy. No, ale gdzieś tam słuchy mnie dochodzą, że będzie też możliwość walk na zawodowym ringu. Myślę, że to jest bardzo dobrą alternatywą dla nas. Więc co? Na razie skupiam się jeszcze na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Belgradzie. Szykujemy się pod nie mocno. A co czas pokaże, to zobaczymy. Dziękuję, życzę sukcesów. Dziękujemy. Panie i panowie, Suzuki Box Ignite to są eventy, które przyzwyczaiły nas do jakości, do emocji.